Każdy z wolontariuszy angażujących się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ma swoją osobistą motywację do działania. Jest to coś, dzięki czemu zamiast spędzać niedzielne popołudnie w domu, woleli wyjść z puszkami na ulicę i wspierać potrzebujących. O tym, gdzie znalazł swoją motywację, opowiada nam pan Marek. Ja myślę, że tutaj grono znajomych, którzy pochodzą z Olesna, gdzie ja też faktem wylądowałem w Opolu, ale pochodząc z Olesna, no oni motywują jedni drugich, tak samo ci starsi tych młodszych, że warto pomagać. Niezależnie pod jakim szyldem, to jednak mówimy tutaj o pomocy innym i dlatego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy naprawdę pozyskuje co roku tak wysokie środki, bo ludzie wiedzą, że to idzie na dobry, fantastyczny cel służący pomocy innym. Z okazji 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Oleśnie odbyła się licytacja, dzięki której uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko pomóc potrzebującym, ale również nabyć wartościowe i ciekawe przedmioty. Przede wszystkim były to materiały podarowane przez artystów, czyli obrazy, własnoręcznie wykonane prace. Były też prace podarowane przez warsztaty terapii zajęciowych, czyli przez osoby niepełnosprawne. Podczas licytacji padła rekordowa suma, która oczywiście również zostanie przekazana na cele charytatywne. Ponad 200 zł wylicytowaliśmy za, i to jest ciekawe, za ławkę, która była podarowana przez firmę z Opola. Oni co roku spotykają się i w zarządzie decydują o tym, na jaki cel charytatywny przeznaczą pewną pulę swoich środków. W tym roku wybrali właśnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dwie takie ławki udało się zdobyć przez nasz sztab. A warto pomagać, bo jak przekonali się mieszkańcy gminy Olesno, dobro zawsze do nas wraca. Widać sprzęt na każdym kroku, tak? Idziemy do szpitala, czy jest to sprzęt dla dzieci, czy jest to w Oleśnie nawet jeździ karetka pogotowia, która też ma serduszko, która ma sprzęt w sobie ufundowany stamtąd, więc jest namacalnie widać to. Widać pomoc, którą wkłada po prostu ta fundacja. Te osoby, które się angażowały w to, mogą potem korzystać z tych sprzętów? Ja myślę, że jeżeli są osoby, które w to nie wierzą, to powinny nawet odwiedzić jeden czy drugi szpital, czy jakąś placówkę terapeutyczną, gdzie te sprzęty były zakupywane i zobaczyć, że faktycznie one tam są i na każdym z nich można i widnieje logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnymi siłami w Oleśnie zebrano około 40 tysięcy złotych. Jest to więcej niż w ubiegłym roku. Widocznie chęć niesienia pomocy u mieszkańców Olesna z roku na rok staje się coraz większa.